Cześć. Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Już w drugim odcineczku Human Fall Flat Challenge, czy coś tam w gierce platformowej, w której znowu staramy się trzymać i przecież tam nie idziemy, to są tujki, zostaw te drzewa. Nie wiem, czy wam się podobał pierwszy odcinek, bo jak zauważyliście po oświetleniu, po mnie, to nagrywam to pierwszy po drugim odcinku. Ale skupmy się na tej grze. Podtrzymuję swoje zdanie, lubię platformówki. Jakby to chyba nie jest trudne. Uuu, ty widzisz go! Sprawdźmy tą grę, patrzcie na. Check it. No, spadnij z nieba. Hehe. Oszukałem rzeczywistość. Chyba, że tak naprawdę ziemia jest okrągła. I jak to spadło w dół, to zadziało z góry. Czajcie ten schemat, tą teorię spiskową, nie? Mordo, nie tak się umawialiśmy. Spoko, w każdym razie ci pomogę. Cyk. Dziękuję bardzo. Może mi... Jakiś prank jest? Świeciłeś się. Dobra. Siedzi, wejdzie. Hono dalej. Okej, okay. Czyli tu się będziemy z pudełeczkami bawić na tym poziomie. Nawet spoko, jakby popieram. Czyli pęknął tętnicę, mordo. Okej, świetnie. I jedziemy dalej. Co to za elektrownie? Kurde. Aha, czyli pudełko na windę, winda do góry, tak? Tylko jakby... Ale to jest takie proste, kurde. Gra naprawdę nie jest droga, bo kupiłem ją po promocji za 20 parę złotych, tak? Dlatego ją nagrywam. A naprawdę daje dużo fanu, kurde. Polecam wam ją, ludzie. Human Fall Flat, czy jakoś tak. Jest też multik, ale to multika ogarniemy w przyszłości kiedy indziej, albo wcale. Będę podnieść tego żelazko i nieść go tam. Po krako jedna. I ciul na dół. Wziął i umór. Znowu winda i zapisywanie mamy, czyli jakiś checkpoint był, czyli będzie coś trudnego. Jakiś boss zaraz wyjdzie, patrzcie to. Nie do... Mordo. I zgon. Dobra, ale teraz stań. Koniec opisowy. Już. Bo mi tu czas nagraniowy leci. Ja mam napięty harmonogram. Ja muszę bijać rangę w CS-ie. Chodź tu. A, bo to sobie podało było puścić najpierw, nie? Dałem tego szprysla na dół. Ale puść. Miasz. Wow! Prawie. Spok. Dobra. No. Bierz to. Siul i elo. Dobra, tylko teraz co? Co z tym zrobić? Bo to jest do czego potrzebne. Przetargam to tutaj na wszelki wypadek. Bo jakby tam za chwilę u góry będę, więc jakby był mi potrzebny, to będzie pod ręką, nie? Wiecie, o co chodzi, takie myślenie przyszłościowe. A mam, coś mi do oka wpadło, to chyba złe emocje. Aha, guziczek jest tam, no czyli dobrze myślałem, trzeba to pudło tam po prostu przetargać. To będziemy się teraz pierniczyć z tym przeciąganiem, z tym tego... coś mi się z mikrofonem dzieje? Nie, to głos taki zrąbany. Ej, zaraz, bo ja tu spać bym z tego nie chciał, really. Co się tu właściwie... Ja mam tak to przeciągać, ale żałość. No, ale nie zrzucisz tego podłego, prawda? Nie, błagam cię, mordo, nieś to. Jezu, przytachał to, ale lewą ręką, widać, że tam ćwiczone było. Jak mówię, klasyk, refleks chudego byka. Cyk, malina, dziękuję bardzo. Dobra, wróćmy sobie na ten kontener. Jak to się robiło? Tak i siur. Nie w tą stronę, mordo, patrz, w tam. Galopuj. I zemdlu. Dobra, słuchajcie, chyba arena skończona w końcu. Słuchaj, musisz wstać. No, tak odcinka nie nagramy. Wieje grozą, co? Zejdźmy sobie na dół, co tam będzie. Mapa jest teraz podobna do takiej gry. Kurde, grało się w nią kiedyś. Kangurek Kao, pamiętam. Ale jesteście za młodzi, żeby takie rzeczy ogarnąć. Ale gra była super, była taka platformowa. Było się takim kangurem, co miał rękawice bokserskie. Tam też była taka arena. Takie drzwa właśnie. A
Aha, czy tu będziemy się bawić w Bunny Hopa, tak? Czyli tu trzeba skakać? Okej, okay, spoko, czają. Dawaj, mordo. Tak trochę się odbija, jak ląduje. Taka piłeczka. Uuu, brzuchem tam przyciętegował. Mogłem tu zacząć przecież, bez sensu. Dobra, doskoczymy dalej. Nie, podwójny skok to jakby nie rób tego, bo nas będzie loi na ziemię, nie? Na pełnej speedzie tu się rozpędzę i będzie zaraz pięknie, ale... Nie. To nie był pełny speed, to było lamerskie. Chodź do góry. Okej, teraz trzeba wybrać drogę, którą chcemy pójść. Coś tu mi się widzi, że będzie wspinanko. No to elo. Czyli jeżeli gra właśnie mnie oszukała i mam tu wrócić z powrotem, tylko pójść tamtą drogą, to się zdenerwnę. Proszę mi tu skoczyć. Siulaj, na górę. Czy w tej grze da się wspinać? A ja bym tak dwie ręce zahaczył, czekajcie. Tu nie masz jakichś pajacyków robić, mordo, tylko skakać. No dobra, no to come back, go back. Jeszcze raz, proszę bardzo. Ciul, i lecisz, malina. Aha, to naokoło trzeba. Pójdziemy teraz sobie inną drogą troszkę. Będzie krócej, ale efektywniej. Idź. Ja muszę iść się napić. Nie, wcale obok mnie nie stoi butelka, którą mogę właśnie otworzyć. Ale to jest spasiony grubas, no. Czemu tam nie wejdziesz? Dziękuję bardzo. Cyk, 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 siup. Cyk, 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 siup. No on nie ma staminy w ogóle, no. Dobra, jeszcze raz. Ta wymowna cisza mówi zbyt wiele o moim skillu, naprawdę zbyt wiele. Dobra, słuchajcie, to jest ostatnie podejście, teraz się uda. Ja tam mam wszystko wyliczone, moje horoskopy nie kłamią, tak było w gazetce, że to teraz się stanie. Tylko tego nie zepsuj. Okej, cyk, siach, malina. Jak zresztą są pułapki, to trzeba dobrze i rozważnie wybierać drogę. I zawsze skakać z większego na mniejszy, bo odwrotnie, no to przywalicie w kanta i tyle będzie imprezy, nie? Ale zobaczymy. Jak mu się nogi plączą. Nie, mordo. Jestem zbyt wysoko, żeby teraz opuścić. Nie możesz tego puścić, stary, nie? Jezu, on to umi. Okej. Ja już tu byłem. Teraz tak, którą drogę wybrać? To jest za daleko, to już się przekonaliśmy. Jezu, ja już nie chcę w to grać. No to są zbyt wielkie emocje. Proszę, idź. Idź. Nie, tutaj mi się nie waż nawet. Jeszcze rozważnie. Tam się coś świeci, tam są jakieś... Wiem, do czego jest grafika podobna. Kojarzycie grę? Czekajcie. Suicide Guy była na kanale. A to było mega. Co to jest za radyjko? Samouczek. Halo? To fall properly, you need to get high. This instructional video was prepared for everyone who does not feel high enough and is ready to do something about their situation. Climbing is as easy as doing yoga. The major difference being that yoga leaves you where you started, even if done properly. Let's break it down. Raise your hands. Raise your hands. Keep your hands up. Lower your hands, grabbing the obstacle. Look down to pull yourself. Ale to są tricepsy. Słuchajcie, to nie są szalerki. To trzeba umieć tak się spinać. Hand release timing is crucial. Releasing too early or too late will not get you high, and you might as well do yoga instead. Dobra, jogi nie chcemy. Tylko teraz tak, hands up, jak to mówili na filmie. Te łokcie są świetne. Who's the winner? Me! Me! Zaczekaj, spójrz. Nie. No to wcześniej sam ogarnę, ja bez instruktorów takie rzeczy umiem. Hands up. No ale tricepsy. Pracujemy mięśni. Pracuj mięśniami. Ale to musisz, mordo. Patrz, tak. Siu. To będzie długi poziom. Okazało się, że tamta droga była drogą błędną i po około pół godziny grania stwierdziłem, że trzeba poszukać troszkę innej.
Tu są takie same schodki, tylko jakby są ułożone bliżej siebie i jest to trochę bardziej intuicyjne do zrobienia. Skacze się tak, patrzcie, łapy do góry i hands up i z Freddie Mercury, elo, nie? Ej, no bo teraz pokaż coś ładnego. Możesz mi zepsuć teraz odcinka. Dzięki. Już jesteśmy przy wagonie, pchamy wagon, zobaczymy co wyjdzie z tego dalej. Długa wspinaczka, bo się po drodze przecież nauczyliśmy. Ej. Po drodze się przecież nauczyliśmy, jak się tam wchodzi. A, dobra, wiem co chodzi teraz. Muszę wejść na wagon najpierw. No jakby fajna plaszuwa, ale to była jedna z tych trudniejszych, bo jakby wiecie, trzeba było połączyć wciśnięcie trzech przycisków naraz, a to już nie jest takie proste. To jest tam skrzypło na dole, nieważne. Właśnie, Aniu. Jak on to salto mortale robi. Patrz, jaki to jest winny ninja. O Boże, jeszcze więcej wspinaczki. Nie tylko po to, żeby tam skoczyć potem, tak? Głupia gra. Okej, słuchajcie, to chyba trzeba zaryzykować. A tam jest wyjście z takiej jaskini. Ja tam oczywiście byłem w międzyczasie, ale tam nic, jakby wiecie, nic fajnego nie zauważyłem. I po prostu olałem, nie wstawiałem wam tego. Chyba, że tam coś się jednak znajdzie, no to wam to wstawię. Wtedy będziecie wiedzieć, że już to jakby oglądaliście. Nieważne. Sprawdziłem tą jaskinię z tamtej strony. O tamtą drogą sobie poszedłem. Ale tak jak mówię, nic tam nie znalazłem. No, to jest jakiś skrót tylko, kurde. Krat się nie wyrwi. Nie wyrwi. Patrzcie, to jest jakaś lina. Generalnie spoko, tylko ja już widzę, jak ja będę leżał na ziemi zaraz, jak tylko ich dotknę, nie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł dawać mi linę, jak ja ledwo ogarniam, jak się w tą grę gra. Ale spoko. Tu trzeba zrobić Tarzana. Jak ta lina idzie? Tam, no dobra, no, trzymam dwiema rękami, no to elo, nie? Za coś tam. No, jakby... Jak przegrać grę? Ale twórcy gry to są takie trolle. Ogarnijcie, oni dobrze wiedzieli, że ja tego nie zrobię. Ale mimo to dali tą linę, żebym się wkopał. Ej, może tam dolecę nawet w sumie. Dobra, to bujaj się. Ale dali tą linę, żeby wiesz, żeby wkopać ich, nie? Jakby, żeby grali dłużej i nabijali im statystyki. Jeszcze raz będzie bujo. I teraz, zaslana, jak to mówią. Co to było? Skok roku NBA 2K18, 19, 10. No, chyba się udało. Jakby, dobra, przepraszam twórców gry, już was nie będę wyzywał. Na tym poziomie oczywiście. No bo inaczej to mogę. Jest znowu pociąg. Obciąg. Coś mi to tak właśnie trzeszczało. Leć, 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 leć. Dobra, czyli porobiłem grę. Spoko. Teraz tak, ten wagon pewnie trzeba zepchnąć. Pchaj go, jak prawdziwy maszynista. Zepchnij go z tych torów, niech tam leży. Won mi z tym. Ej, czekaj. Tak ma być, na pewno? Chyba tak, dobra. Siupaj na górę. Ja ci spadnę zaraz. A tu wejdę? Nie, to się nie wejdzie raczej. To jest, powiem wam, zręczność level hard. Nie, to chyba nie o to chodzi. Ale teraz spróbujemy sobie pójść tą planszą jeszcze raz i tak jakby z drugiej strony go zaatakować, bo tam już mamy przejście zrobione. Niech on się zainstaluje tutaj, żebyśmy mogli tam szybko podbiec. Zasuwaj, zasuwaj, mordo, zasuwaj. Już trzeszczy. Szukałem system. Można wchodzić. Ciul. I sił. Elegancko, dziękuję bardzo. No, już się żegnałem, dawaj no. Patrzcie. Jest jedna z tych postaci, która nic nie mówi, ale jest naprawdę charakterystyczna i każdy ją zapamięta, nie? Fajna gra, polecam każdemu. Naprawdę taka na wychillowanie na wieczór, na pogadanie do monitora, naprawdę spoko. Załóżcie swoje kanały na YouTube, naprawdę jest. Tak jest. Mamy domek, schody, czyli tak obstawiam, że to będzie zaraz balkonik i będziemy mogli sobie w końcu skoczyć w dół. Mam tyle materiału do montowania po tym odcinku, że już mi się odechciewa, ale czego się nie robi dla 15 wyświetleń, nie? Open that gri... Co to za chałupa? Byku. Czekajcie, co to jest? No, szukali mnie, to miała być awaryjna, nie zabójcie. No i znowu mapka poszła, nie?
Patrząc z góry na to, co się tam działo, to ja już jestem pełen obaw, ale posłuchajcie, oczywiście teraz się nie będziemy tym przejmować, bo to jest jakaś duża, duża fabryka. Zapraszam was na trzeci odcinek, już niedługo. Dołączcie do grupy na Facebooku, link jest w opisie, tam będzie cała informacja co i jak, kiedy i po co z kim. A tymczasem ja was serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne odsłony tej i innych gierek, nawet w streamy. Do zobaczyska, cześć!